A teraz coś dla niedowiarku, wiecznych malkontentów i spiskowców, którzy twierdzą, że sprayami się nie da. Test na trwałość lakierowania technologią napraw sam Felk, czyli o tym, czy to prawda, że po 2 tygodniach farba spłynie. Będziemy się przyglądać miesiąc po miesiącu, co się dzieje, zamieszczając zdjęcia i komentarze na Facebooku i Instagramie. Może to spowodować lawinowy wzrost samookaleczeń wśród hejterów, więc uwaga. Zaczynamy jak zwykle od maskowania, czyli zakrycia części, których pomalować nie chcemy. W tym przypadku jest to tylko znaczek firmowy. Używamy oczywiście taśmy lakierniczej, a nie malarskiej, żeby nie było niespodzianek. Co do maskowania, spotkałem się z komentarzami, że nie wolno stosować folii, ponieważ farba z niej odpada, powodując wady lakiernicze, i lepsza jest gazeta. No cóż, słuchając podobnych teorii, Van Gogh sobie ucho obciął. Zastanawiające jest, że dopiero od jakiegoś czasu pojawiają się te głupoty. Z tego wnioskuję, że niedawno gdzieś na jakimś forum pojawiła się ta prawda objawiona i teraz jest dynamicznie rozpowszechniana. Niczego gorszego niż zastosowanie gazet wymyślić się nie da. No nie, papier toaletowy jest jeszcze słabszy. Zatem uważajcie na teoretyków, bo jak to ktoś powiedział, teoria ma się tak do praktyki jak onanizm do miłości. Maskowaniem możemy też uzyskać fajne efekty na feldze, jak choćby kolorowane ranty. Delikatny pasek na obwodzie naprawdę zacnie wygląda i nadaje sportowego ducha. Dwukolorowa felga i to jeszcze w metaliku ma moc. Ta robótka ma jednak pokazać trwałość, więc maskowanie jest maksymalnie proste. Felga z reguły ma raczej nieregularne kształty, a takie skomplikowane profile szlifujemy softem ZIA, czyli papierem ściernym na specjalnej gąbce. Idealny do takich zastosowań. Nie łamie się, nie tworzy ostrych kantów, właśnie do takich prac został wykombinowany. Jeśli chcemy zedrzeć całą powłokę, to najlepiej użyć stripa, ale jeśli chcemy, tak jak na filmie, tylko odświeżyć powierzchnię, najlepszy jest właśnie soft. Ja pod podkład zastosowałem ZIA Soft P400. Jak widać, kompletnie olałem ubytki, żeby było jeszcze bardziej hardkorowo, a poza tym chodzi tu przede wszystkim o trwałość. Zresztą ci, którzy jak zwykle nie skumają, o co tu chodzi, już lakierowanie kołpaka uznają za januszowanie, no a szpachlowanie? O, to dopiero byłaby zdrada. Gąbkę można oczyszczać z pyłu, wycierając część ścierną o gąbkę drugiego softa, a nawet jak widać odkurzaczem można. Po oczyszczeniu z pyłu przemywamy oczywiście zmywaczem. Zmywacz tym razem bez przecierania suchym czyściwem. Nie potrafię znaleźć sensownego wyjaśnienia dla wycierania do sucha. Są jakieś teorie, które mnie nie przekonują, zatem od teraz nie będę już pucował zmywacza suchym czyściwem. No chyba, że okaże się, że jednak trzeba. I to jest właśnie styk praktyki z teorią. I musimy też mieć na uwadze, że nie jest to robota komercyjna, ale robiona przez nas, dla nas i ma być maksymalnie prosto. No to już mamy wszystko przygotowane pod podkładowanie, zatem do dzieła. Dwie pełne warstwy, uważając przy tym na zacieki. Któryś z komentatorów odkrył, że komentarz w filmie brzmi, jakbym czytał z kartki. Cytuję, jakby całą noc wymyślał tekst i rano przeczytał. Szacun. Odkrył scenariusz. Każdy film, który aspiruje do miana poradnika, powinien mieć scenariusz. Oczywiście są filmy robione na żywca, ale to relacja, nie poradniki. Jeśli na żywca chcesz zrobić poradnik, to wyjdzie zajebisty poradnik, jak nie robić poradnika. Taki 10-minutowy film to mocno skomplikowany proces. Nieraz samego materiału wideo jest na dobrych kilka godzin przy 3 kamerach. Jest co robić, możecie mi wierzyć, więc co kręcić i jak o tym opowiedzieć sprawnie, bez scenariusza się nie da. A tu pojawia się koleżka, który jest przekonany, że wie więcej o wieszakach niż szatniarz. No cóż, kilo zbóż. Okej. Okay. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, jak śpiewał Jerzy Sztur. Zauważyłem, że część z Was nie ogląda filmów uważnie i nie korzysta z opisów pod filmem, gdzie jest sporo odnośników do innych źródeł, gdzie jest wszystko wyjaśnione w bardzo przystępny sposób, bo w filmie nie wszystko da się wyjaśnić. Z tego rodzą się pytania typu, czy pod szpachlówkę potrzebny jest podkład, co to jest blender, czy naprawa jest trwała i tym podobne. Korzystajcie proszę z dostępnych opcji, to Wam bardzo ułatwi pracę. Następnie idzie właściwy kolor. Normalnie podkład powinien być szlifowany, żeby przede wszystkim zwiększyć przyczepność, ale zrezygnowałem z tego, żeby warunki były jeszcze bardziej ostre.
Kolor nakładamy do pełnego pokrycia. Trudno powiedzieć, ile to będzie warstw, bo różnie jest z tym kryciem w zależności od koloru. Także nanosimy do momentu, aż będzie ok. Możemy stosować dowolny kolor. Wybór należy wyłącznie do nas, ale trzymamy się technologii, żeby nie było niespodzianek. Nie stosujemy jakichś wynalazków, czyli sprayów niewiadomego pochodzenia. Ja użyłem czarnego, który mi pozostał z wcześniejszych napraw. Warstwy nanosimy cienkie, w ten sposób ograniczamy możliwość powstania zacieków. Przy lakierowaniu sprayem trzeba uważać, jak się naciska dyszę. Staramy się, by palec nie wystawał poza dyszę, bo jeśli wystaje, to może nam strumień zahaczyć o ten palec i pojawią się kropki. No i na koniec lakier bezbarwny. To jak zwykle najtrudniejsza część roboty, bo ma być maksymalnie grubo i to najlepiej w dwóch warstwach. W tym momencie jest największe ryzyko powstania zacieków. Uwaga! Warstwa to nie jest jednorazowe naniesienie lakieru. Można zatem kilka razy psiknąć w to samo miejsce i w dalszym ciągu będzie to ta sama warstwa. O warstwie mówimy wtedy, kiedy kończymy lakierować i czekamy na odparowanie. To jest w zasadzie koniec pracy. Jeżeli efekt będzie zbyt matowy, można to jeszcze przepolerować, ale nie robimy tego wcześniej niż po tygodniu i delikatnie. Najlepiej używać naszych produktów, bo są sprawdzone. Gąbki i pasty są odpowiednio dobrane i przetestowane, więc po co kombinacje? Zdaję sobie jednak sprawę, że jest spora grupa użytkowników, którzy uwielbiają kombinacje i potrafią nawet wodę przypalić, więc to tylko sugestia. Kapsle zostały pomalowane i zamontowane w sierpniu. Prezentują się, jak widać, bardzo fajnie. Moim zdaniem nawet lepiej niż oryginały, a na pewno inaczej. Więc jak widać, można dowolnie co jakiś czas zmieniać design. Już po tygodniu jeden kołpak porysowałem, co nie jest niespodzianką, jak się parkuje blisko krawężnika, a tak lubię, ale za to będzie można pokazać błyskawiczną naprawę. Śledźcie zatem kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie.